Rozmowa z jednym z Wiślaków to będzie Mariusz Stępiński. Posłuchajmy. Witamy z okolic szatni. Po spotkaniu Legii z Wisłą jest z nami Mariusz Stępiński. Mariusz, piłkarska jakość, asekuracja, rozegranie i precyzja, to wszystko dzisiaj było po stronie Wisły. No ale niestety dla Was do czasu. Myślę, że z perspektywy spotkania bardziej żałujecie dwóch punktów straconych niż cieszy Was jeden zdobyty. No oczywiście, jeżeli od 47 minuty prowadzi się mecz 2-1 i traci się bramkę w 90 minucie jeszcze na dodatkę samobójczą, to zawsze jest ten niedosyt. Także dzisiaj na pewno czujemy się ze straconymi dwoma punktami niż ze zdobytym jednym. Potęguje tę frustrację i taką sportową złość fakt, że Michał Żyro przy bramce, jak wynika z powtórek, pomógł sobie ręką? No tak, sygnalizowali chłopaki, że Michał Żyro podał, przyjął sobie piłkę ręką. Ja nie widziałem dokładnie, ale chłopaki byli bliżej. Tak jak mówisz, no chyba mieli rację. Także no błąd sędziego, ale no tutaj to nic nie ma do rzeczy. Walczyliśmy dalej, prowadziliśmy 2-1, także powinniśmy to utrzymać, no ale nie zawsze się udaje. Pobudzić zespół do gry, to był cel dla trenera Kazimierza Moskala, jaki sam deklarował na konferencji prasowej przed wyjazdem do stolicy. Twoim zdaniem to udało się mu zrealizować już teraz? Przede wszystkim było widać, jak jesteśmy zorganizowani na boisku, bo trenowaliśmy to w tygodniu i były tego efekty, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie miałeś zbyt wielu szans od trenera Franciszka Smudy. Czujesz się jednym z wygranych, pierwszych wygranych tej zmiany na stanowisku szkoleniowca Wisły? Nie, to jest dopiero pierwszy mecz, także no dzisiaj grałem ja, następnie może grać ktoś inny. Wiadomo, że ja bym chciał grać cały czas, ale tutaj kto będzie się prezentował dobrze na treningach, ten będzie grał, także no walczymy cały czas o miejsce w składzie i to jest zdrowa rywalizacja, co pomaga podnieść jakość zespołu. Dziękuję bardzo. Tyle Mariusz Stępiński.